to ja, wasz potwornie bezwzględny i przerażająco szybki Gonzales. Dzisiaj będziemy robić potrawę naszą, choć zarazem jankeską. Jankeską, bo teksaską, a naszą, bowiem Teksas był kiedyś nasz. Amerykanie odebrali Mexicanos Texas. To będzie chili con carne. Kategoria dań Tex-Mex. Tex-Mex, czyli dania inspirowane kuchnią meksykańską, a z Teksasu się wiodące. Chili con carne, czyli chili z mięsem. Może też być chili sin carne, czyli bez mięsa, ponieważ sin oznacza bez, a con oznacza z. Nasze będzie dzisiaj con, czyli z mięsem. Ale zaczynamy nie od mięsa i nie od chili. Zaczynamy od fasoli. Bardzo często w naszym kraju jest to właśnie taka fasola, czyli fasola czarna. W waszym kraju bardzo często jest to fasola czerwona. Ja, jako że jestem z mojego kraju, z Mexico, wolę fasolę czarną. Możecie użyć fasoli z puszki, ale ekonomia. Pomyślcie tylko, ta fasola, kupiłem pół kilo w stanie suchym, kosztuje mniej więcej szóstaka, a puszka kosztuje dychę. A puszka ma mniej więcej 250 gramów. No więc bardziej się obula kupować fasolę suchą. Wczoraj ją namoczyłem, odlałem wodę, ugotowałem do miękkości i posoliłem przed chwilą. Dlaczego? Fasolę trzeba solić na samym końcu. Jeśli posolimy ją na początku procesu gotowania, ona się marszczy. I teraz sprawdzimy, jaka ona jest. Zobaczcie. Jest idealnie ugotowana, rozpada się. Przepraszam za te nerwowe tiki, ale coś w prawej części wąsa potwornie mnie świędzi. Dobra, to wyłączamy. Posolone czeka na swoją kolej. Teraz ta wielka, głęboka patelnia albo rondel. Na nią mam wlany zwykły olej. I teraz ten olej się nagrzewa i na tym oleju musi wylądować drobno posiekana cebula. Może być jeszcze wrzucona na zimny olej, zaraz zacznie skwierczeć, ma się lekko zeszklić. Patelnia wrze jak Meksyk niesiony rewolucyjną ideą Benita Juareza. Zatem do cebuli teraz czosnek i zaraz po czosnku mięso. Jakie to mięso? No, poza tym, że carne po hiszpańsku, mielona wołowina. To jest najlepsza rzecz do chili con carne. Oczywiście jak robicie sin carne, to etap mięsa jest tutaj ominięty. Teraz ogień jak najmocniejszy i trzeba, ponieważ jest to mielone mięso, trzeba podczas smażenia je rozgniatać, tak? By mielone mięso było sypkie, by się nie sklejało, by było jak włoskie ragout. Zobaczcie, cały czas to pieczołowicie rozgniatam. Dlaczego ważny jest teraz bardzo ostry ogień? Spójrzcie na patelnię. Tutaj prawie nie ma płynu. Gdyby to było na małym ogniu, to mięso puściłoby cały sok i po prostu by się dusiło, a to, co by zostało, miałoby konsystencję trocin, a tak będzie to soczyste. Ważna rzecz. Teraz trzeba dodać przyprawy konieczne do uzyskania prawdziwego chili con carne. Korzystam z gotowego zestawu przypraw. Tylko dwie firmy w kraju nad Wisłą robią gotowe mieszanki do chili con carne. Co w nich jest? Otóż widać po kolorze, jest papryka, ale przede wszystkim kmin oraz oregano. I teraz to wsypuję. Jakie to firmy? No szukajcie sami. Łatwo się zorientujecie. Napis chili con carne na opakowaniu jest sygnowany tylko przez dwie duże firmy zajmujące się sprzedażą przypraw. I teraz jeszcze mniej więcej 3-4 minuty dalej rozgniatam. Zobaczcie, to już ma formę właśnie włoskiego ragout, sosu bolońskiego na przykład. Teraz ekstra przyprawa, którą zawsze dodaję, niezależnie od tego, że mam gotową mieszankę przypraw do chili con carne. W takiej puszeczce mamy zawsze hiszpańską wędzoną paprykę. Pimenton, czyli suszoną metodą wędzenia. Ta w wersji niesłodkiej, coś jeszcze ostrego, bardzo ostrego będzie tu
dodawane. Więc teraz pimenton. To już wygląda mniej więcej tak, jak spalona słońcem teksaska ziemia. Więc konieczna jest obecność jakiegoś płynu. Jakiegoś. Bardzo konkretnego płynu. Pulpa pomidorowa. Zatem ona ląduje teraz w naczyniu. I czas na fasolę. Jak powiedziałem, zresztą jak sami widzieliście, fasola ugotowana, nie przecedzona, raczej odparowana, więc dodaję samą fasolę, ale będę to również tym płynem z podgotowania się fasoli podlewał. Arcyważne, trzeba wylać pierwszą wodę, w której fasola się moczyła. Tutaj, drodzy Państwo, chodzi o sprawy gastryczne. Chodzi o to, co się dzieje. Oto co się dzieje, gdy bardzo dużo fasoli zjemy. Zobaczcie, tutaj jest wulkan. Wrze. Teraz ogień można zmniejszyć. Teraz trochę soli. Oczywiście na końcu trzeba będzie smak skorygować. Soli troszkę. I rzecz arcyważna, arcywspaniała, arcyostra i arcypyszna. To coś kupuje się u nas w puszeczkach, w takich niewielkich puszeczkach. To jest to. A co to jest? To jest mianowicie chipotle. Co to jest chipotle? To jest papryka jalapeno, która była wędzona. I to jest ostre, ale dodaje temu wszystkiemu, w czym jest, genialnego arcy wędzonego, nie tylko arcy ostrego smaku. O Jezu. Teraz mam już dłonie w chipotle. No dobrze, będę za chwilę płakał. Dwie chipotle na początek. To jest naprawdę rzecz ostra arcy, ale smakuje absolutnie genialnie. Dodajemy i niech się dusi. Niech się dusi z 30-40 minut. Jeśli miałbym powiedzieć wam jako Meksykanin, czy czegoś żałuję z dziejów naszego pięknego kraju? Tak, tylko jednej rzeczy. Zupełnie niepotrzebnie rozstrzelaliśmy arcyksięcia Maksymiliana, tego z Triestu, z Miramare. To był przecież brat Franca Józefa. Teraz jest mi przykro. Co zrobić? Całość powinna być niezwykle gęsta. Powinna mieć konsystencję, no właśnie taką, czyli niemal zaprawy murarskiej. Zatem trzeba to w trakcie tego 40-minutowego, godzinnego maksimum procesu duszenia podlewać odrobiną wody. Ale ta woda na końcu musi odparować, gdyż to nie będzie podawane tak, jak się to najczęściej podaje, czyli z ryżem. Wówczas gęstość tego sosu jest obojętna. Będzie to podane w wersji najbardziej klasycznej, w tortilli. To jest gotowy placek, który kupiłem. Wszakże ważne, jaka to jest tortilla. Spójrzcie na kolor. Już widać, ona jest z dodatkiem mąki kukurydzianej. Więc co trzeba zrobić? Trzeba mianowicie patelnię bez tłuszczu, suchą patelnię rozgrzać i na tej patelni dosłownie kilkadziesiąt sekund z każdej strony grzać tortillę, aż ona nabierze temperatury i zmieni nieco swój kolor. Voilà. Tylko zobaczcie. Ta spodnia strona ma o, właśnie taki kolor, jak należy. Druga strona, jeszcze dosłownie 20 sekund i całość będzie dobra do podania. Mam dodatki, wszystko jest, dosłownie sekunda. Ta tortilla nie może być spieczona za bardzo, gdyż ona musi jeszcze się złożyć. Jeśli jest za bardzo przypieczona, pęka. Teraz. Kładziemy placek na talerzu i na środek nakładamy, dlatego właśnie ta gęstość jest ważna, by nic tutaj nie wyciekało. Kładziemy słuszną porcję chili con carne. Jeszcze raz przypominam, con, czyli z mięsem. Jak chcecie bez mięsa, więcej fasoli, mięso nie, mięso precz i wtedy poza tym wszystko to samo i mamy sin carne. Co dalej? Dodatki arcyważne, mianowicie cebula biała albo czerwona, pokrojona w takie plasterki.
do tego nieco pomidorków koktajlowych na przykład, albo też zwykłych pomidorów w cząstki mniejsze. Dwa pomidorki wystarczą. Teraz trochę sosu w typie tabasco. To jest akurat, by wszystko było spójne, również chipotle, czyli zrobione z tej wędzonej papryki jalapeno. No i coś, co wcale nie kojarzy się z Meksykiem, a jednak tam jest obecne, mianowicie kwaśna śmietana. Smalec wieprzowy i kwaśna śmietana. Boże, czemu myśmy zastrzelili arcyksięcia Maksymiliana? To przecież jest tak niezwykle spójne. Zobaczcie. I teraz śmietana. I teraz to wszystko, oczywiście tego jest potworna ilość, składamy i jemy. Ja nie mogę tego zjeść, gdyż od czasu, kiedy mam tak ogromne wąsy, jestem odżywiany wyłącznie dożylnie. Ale wierzcie mi na słowo, to jest naprawdę arcygenialne. No i jak to uczcić najlepiej, mając Meksyk i Teksas na talerzu zarazem? No można to zrobić tylko w jeden sposób, tak jak Kajetaniu Velosu. Kukurukuku, paloma, kukurukuku. Besos.